temu dowiedzieliśmy się tutaj na tej Radzie, że firma, która prowadzi obsługę płatnego parkowania w Grudziądzu, pobiera procentowo większą sumę od tej sumy, którą pobiera miasto. Nie wiem, jak jest w tej chwili i bardzo bym prosił pana prezydenta o odpowiedź, jaka jest proporcja, którą za opłaty parkingowe bierze firma, która obsługuje strefę, a ile miasto. I to w kontekście tego, że planowane jest poszerzenie strefy. I teraz, jeżeli my tą strefę w znacznym procencie powiększamy, robimy więcej miejsc, bo słyszałem, że od ulicy Fortecznej po nadbrzeże Wiślane tworzymy tych miejsc parkingowych no prawie że 100% więcej. Cieszę się z tego powodu, że tych miejsc jakby powstanie, ale na wszystkie ulice będziemy mieli zapchane, tak jak dzisiaj nie idzie przejechać ulicą Kościuszki, bo ludzie tam korzystają, to teraz Forteczna, tam te inne jeszcze będą zapchane samochodami. Ale tak jak w biletach komunikacji miejskiej, te pieniądze idą jakby do kasy miejskiej, bo my płacimy za wozokilometry przewoźnikom, to tutaj będziemy napychać kieszenie firmie, która obsługuje tą strefę płatnego parkowania. Chyba że się mylę, chciałbym się mylić, panie prezydencie, bardzo proszę o odpowiedź. Czy będziemy napychać kasę miastu, czy prywatnemu przedsiębiorcy, który obsługuje strefę? Proszę bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, szanowny panie radny. To znaczy zaraz szczegółowej odpowiedzi udzieli pani dyrektor Łazarczyk, ale chciałbym zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Po pierwsze, jeżeli chodzi o mieszkańców i możliwość wykupienia abonamentu, to zachodzi istotna zmiana. Do tej pory obowiązywała zasada, że jest możliwość parkowania tylko i wyłącznie na ulicy, na której jest osoba zamieszkuje, czy na ulicy nieopodal. W tej chwili wprowadzamy taką zasadę, że wykupując abonament mieszkańca na daną strefę, ma mieszkaniec możliwość poruszania się po całej strefie. To takie były oczekiwania też mieszkańców, bo to daje łatwość znalezienia miejsca. To jest po pierwsze. Po drugie, wielu mieszkańców też przychodziło z prośbą, aby uporządkować w tej strefie parkowanie, o którą właśnie teraz rozszerzamy, dlatego że ona była wykorzystywana przez osoby pracujące nieopodal. To jest jakby kolejna rzecz i jeszcze jedna, bardzo ważna. Rzeczywiście jest wieloletnia umowa zawarta na obsługę strefy parkowania. No i my jakby musimy w ramach tej umowy póki co funkcjonować. Ale proszę o szczegóły panią dyrektor. Szanowni państwo, tak jak pan prezydent powiedział, jest umowa, dokładnie zapisy umowy stanowią także opłaty z abonamentów i opłaty te, które są wprowadzane do parkomatów bądź mobilne. Z tego bierze firma 55%, ale po ich stronie są wszystkie koszty. Jeżeli chodzi o windykację, opłaty dodatkowe, to w 100% jest naszym dochodem, przy czym śmiem twierdzić, że nie ma w Polsce drugiego miasta, które ma tak korzystną umowę, jeżeli chodzi o te procenty, i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Być może jest jakieś, nie chcę powiedzieć, że na 100%, ale w większości zdecydowanie są te opłaty, te procenty zdecydowanie wyższe na rzecz operatora. Oni tak nawet nie bardzo są zainteresowani rozszerzeniem strefy i tak naprawdę na szczęście mamy takie zapisy umowy, które to dopuszczają, dlatego że oni na tym etapie są, że chcieliby właśnie renegocjować umowę i te procenty podnieść. Na szczęście, tak jak mówię, mamy dość dobre zapisy umowy i uda się to zrealizować bez podnoszenia. Także to nie jest tak, że te 55% to jest ich czysty zysk. Naprawdę, szanowni państwo, to są koszty, to jest postawienie tych parkomatów, to tym bardziej, że poszliśmy w bardzo nowoczesne parkomaty, jak wiemy, mamy już z pełnymi różnymi dodatkowymi informacjami. Tam też jest stała obsługa. Zauważcie państwo, że już nie mamy żadnych narzekań, że parkomaty są złe, że zacina się papier, że zżera monety. To wszystko zostało wyeliminowane, ale to jest też praca wielu ludzi i ci ludzie są zatrudnieni w firmie, która to obsługuje. Panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja chciałbym przedstawić taką krótką analizę, bo taka sucha dana, o której mówimy, pierwsza godzina w Grudziądzu 3,90, de facto nic mi nie mówiła, czy to jest drogo, czy to jest tanio, zawsze to jest relatywne, więc
spojrzałem na kilka miast i zobaczyłem, jak to wygląda w innych miastach. Z ciekawości miasto porównywalne do Grudziądza w Kujawsko-Pomorskim wielkościowo. Włocławek pierwsza godzina to jest złote 60. Mamy u nas 3,90. Dodatkowo ciekawym faktem jest to, że we Włocławku średnie zarobki są wyższe, około 400 zł. Więc mają ponad dwukrotnie tańszą godzinę parkowania, a mają wyższe zarobki. To jest pierwszy wniosek. Druga rzecz, takie nawet bogatsze miasta jak Gdańsk, pierwsza godzina parkowania 3,30, Toruń 3 zł. Więc my idziemy na rekord. Pytanie, czy to jest rekord chlubny? Dziękuję. Ad vocem proszę, pan Marek Czepek. Tu jeszcze mam takie pytanie, ponieważ zapomniałem się zapytać pana prezydenta. Ktoś wymyślił taką fajną tutaj opłatę. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w specjalnej strefie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 260 zł z uwzględnieniem zapisu ustawy ustępu drugiego. No przecież to jest horrendalna suma, że za to, że się postawiło samochód i zapomniało tam biletu, to 260 zł. No. No to my jesteśmy w Grudziądzu, my nie jesteśmy gdzieś, nie wiem, w Warszawie, na Manhattanie chyba tam się tyle płaci. Poproszę panią dyrektor o udzielenie odpowiedzi, no ale szanowni państwo, panie radny, no kara musi być dotkliwa, tak? Do tej pory, no nie, no to jest, to znaczy to nie jest coś, że ktoś zapomniał umieścić biletu, no nie żartujmy, no ktoś po prostu nie uiścił opłaty. W związku z tym prawo w tej chwili dopuszcza, że ta opłata nie jest 50 zł, bo była ona ograniczona maksymalną kwotą, a w tej chwili jest właśnie kwota, no może być zdecydowanie wyższa, to po pierwsze. To samo dotyczy zresztą rozwiązań w komunikacji miejskiej. I jeszcze jest jedna rzecz, no akurat my jesteśmy takim miastem, który nie może wprowadzić opłat w soboty i w niedzielę, gdzie inne miasta mogą, więc jakby to też powoduje, że nie wiem, z czego to wynika, jaka jest intencja, akurat przesłanka, bo szczególnie w tym obszarze no, ścisłej starówki, kiedy głównie w soboty, w niedzielę jednak odwiedzają nas turyści, no dobrze by było, żeby można było pobierać te opłaty właśnie w tej strefie, no i te opłaty wnosiliby nie mieszkańcy Grudziądza, tylko osoby przyjeżdżające. No ale mamy takie, a nie inne rozwiązanie prawne. Być może trzeba by lobbować, żeby te rozwiązania zmienić, bo nie rozumiem do końca logiki i przesłanki, dlaczego w soboty i w niedzielę nie można pobierać opłat w na przykład takiej strefie typowo przeznaczonej dla osób odwiedzających miasto. Pani dyrektor, proszę o szczegółową odpowiedź dla pana radnego Czepka. Tak, jeżeli chodzi o odpowiedź dla pana radnego, to tak tutaj w woli uściślenia to jeszcze mamy tak zwaną, no nie chcę powiedzieć opłatę promocyjną, natomiast jeżeli petent uiści tę opłatę w ciągu 3 dni od wystawienia tego zawiadomienia, to ona wynosi połowę, jest to 30 zł. Natomiast szanowni państwo, jak państwo wiecie, ja bardzo mocno uczestniczyłam w ministerstwie w pracach nad tą ustawą. I tak naprawdę trochę tam już pomijam fakt, że czuję się oszukana, ponieważ przy takim dużym moim zaangażowaniu w to zostaliśmy pominięci właśnie jako miasto poniżej 100 tysięcy. I ta opłata od początku, to nie tylko ani Grudziądz, to wszystkie miasta w Polsce lobbowały, żeby tą opłatę podnieść, ponieważ to, szanowni państwo, nie opłacało się po prostu. Ktoś, kto przyjechał na 8 godzin do strefy płatnego parkowania, czy na 12 godzin, bo to w zależności gdzie, jaka strefa godzinowo funkcjonuje, to jemu się po prostu nie opłacało, bo jemu było taniej zapłacić tą opłatę 50 zł. I stąd się wzięło to, kara musi być dotkliwa, żebyśmy po prostu nauczyli się dokonywać opłat. Też pamiętajmy, że już jako jedno z pierwszych miast wprowadziliśmy mobilne płatności, gdzie jest rozliczane co do minuty, więc nikt już nie może powiedzieć, że nie dajemy szansy czy możliwości. Dzisiaj już praktycznie każdy, czy prawie każdy kierowca posiada telefon komórkowy i może takiej płatności dokonać. Myślę, że tyle, jeżeli są pytania jeszcze to. Przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Wracam z Sopotu właśnie, bo byłem w sanatorium i korzystałem tam ze strefy płatnego parkowania. Chcę powiedzieć, że w Sopocie, które jest bardzo drogim miastem, bo kilogram owoców kosztuje 2 razy tyle jak w Grudziądzu, nawet więcej. Kilogram ciasta kosztuje 50 zł. Także
ale tam parkowanie jest tańsze. Ale nie podpowiem panu, panie prezydencie, do której godziny tam właśnie jest czynne te parkowanie, parkometry ustawione. Bo by pan zaraz to zastosował w Grudziądzu. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja jeszcze tak chciałabym wrócić do właściwie do sensu strefy. Pamiętajmy o tym, że strefa to jest, tworzy się strefy płatnego parkowania tam, gdzie jest deficyt miejsc parkingowych. Jeżeli są miasta, które nie mają takiej potrzeby, no to po prostu sztucznie nie tworzą i też nie muszą wymuszać rotacji. Tak jak wiemy, no u nas, myślę, że każdy z nas wjeżdżając do centrum wie, że no jest trudno zdobyć miejsce parkingowe i tylko poprzez, nikt na razie nie wymyślił lepszego sposobu, jak po prostu przez podnoszenie opłat. I rzeczywiście jest to, bo można to patrzeć w aspekcie zysku dla gminy, ale myślę, że to jest naprawdę drugorzędne. W pierwszej kolejności musimy myśleć o tym, żeby spowodować rotację i żeby po prostu te miejsca były w granicach 90% zajętych. Wtedy to jest dobrze zaprojektowana strefa i dobrze dobrane są opłaty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, patrząc na mapkę, wprowadzamy nowe opłaty za korzystanie z parkingu przy ulicy Portowej. No jest to naprawdę profesjonalny parking, utwardzony. No więc jeszcze można pomyśleć, że to jest uzasadnione. Natomiast prosiłbym, aby dla mieszkańców pojawiła się alternatywa i możliwość parkowania mimo wszystko bezpłatnie naprzeciwko Spichrzy, mówiąc tutaj o parkingu na Błoniach, który był czynny w okresie zamknięcia ulicy Pańskiej. Uważam, że ten parking mimo wszystko dla tych skromniejszych mieszkańców powinien być czynny cały rok, zimą odśnieżony. Bardzo proszę o możliwość przywrócenia tego parkingu. Dalej, patrząc na mapkę, zakreślona jest na czerwono strefa A. Chciałem się dopytać o parking przy ulicy Pańskiej. On jest tak jakby z mapki wynika, że on jest włączony również do strefy A, a według mojej wiedzy ten parking jest prywatny. I czy miasto jakiekolwiek dochody z tytułu parkowania pojazdów tutaj będzie miało? I trzecie pytanie. Tutaj mamy płatny parking przy ulicy Sienkiewicza. Jaki jest sens robienia płatnego parkingu przy ulicy Sienkiewicza, skoro w pobliżu mamy bezpłatny parking przy ulicy Szpitalnej, gdzie pojazdy zabierają tak naprawdę wszystkie miejsca osobom, które korzystają z przychodni przy ulicy Szpitalnej? Szanowny panie radny, jeżeli chodzi o parking na ulicy Pańskiej, to rzeczywiście on jest na parceli prywatnej. On jest objęty tym samym operatorem, który obsługuje miasto, no ale miasto tutaj nie ma żadnych pożytków z tego parkingu. Raczej zabiegamy o to i tutaj rozmawiałem z właścicielem tej parceli, aby tą parcelę zabudować. No, to nie jest chluba Grudziądza, kiedy wielu turystów chodzi przez bramę wodną i widzi bardzo brzydki obrazek, klepisko i jeszcze dodatkowo brzydkie elewacje też kamienicy, która nie jest własnością miasta. Więc myślę, że wszystkim nam powinno zależeć, aby ten kwartał został jak najszybciej zabudowany. Tym bardziej, że tam był taki plan zabudowy istniejący już od początku lat 90. i ten taki ząb, który powstał PZU, no naprawdę jest, no nie jest chlubą i to jest pewien element większej całości, która nigdy nie została zrealizowana. Więc myślę, że ten parking powinien jak najszybciej zniknąć. Tym bardziej, że dla obsługi tego kwartału planowany był na tej parceli parking podziemny. To jest jakby jedna odpowiedź na jedno z pańskich pytań. Drugie, jeżeli chodzi o ulicę Sienkiewicza, no chcielibyśmy, żeby ten parking po preferencyjnych stawkach, po preferencyjnych abonamentu był, przepraszam, późna pora już jest, żeby po prostu był zapełniony przez osoby, które pracują w tej strefie. Tam jest bardzo dużo
no, szkół chociażby, ale też jest sąd, który ma deficyt miejsc parkingowych. Wiem, że na przykład jeżeli chodzi o sąd, był kiedyś plan, aby przekształcić korty tenisowe czy kort tenisowy na miejsca parkingowe. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem by było wykupienie po preferencyjnych cenach właśnie tego abonamentu, tak aby na przykład pracownicy sądu mogli parkować na tym parkingu i w tym momencie on pewnie byłby zapełniony, a jednocześnie byłyby wpływy do budżetu miasta. Dziękuję. Błonia, rozważymy, to znaczy mówimy o tym parkingu, który był wykorzystywany w trakcie sezonu. To są miejsca takie postojowe, one nie do końca spełniają wszystkie wymagania, to chociażby ze względu na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie zimowym, więc to jest różny poziom Wisły. Dwa, jeżeli chodzi o też zaśnieżenie tego terenu, no, chodzi o to, żeby to był też miejsce bezpieczne, więc rozważymy to, żeby wykorzystać dla celów parkingowych, no ale musimy to tak zabezpieczyć, żeby nie doszło tam do jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia. Moim zdaniem uchwały wątpliwe, jeżeli chodzi o korzyści dla miasta. Znaczy, tak jak poprzednia uchwała, która zakłada jakieś tam minimalne korzyści z poniesienia biletów, dla mnie też wątpliwe, trudne do niewymierne. To uważam, że z tej uchwały będzie więcej szkody, że nie poprawi ona, nie oddłuży nam szpitala wprost. Znaczy, ona jest szkodliwa dla wielu grup społecznych, dla turystów, dla osób przyjeżdżających, ale także dla tych, którzy pracują w centrum miasta, dla samych pracowników, dla odwiedzających Grudziądz. Grudziądz się staje miastem coraz mniej przyjaznym dla wszystkich. Coraz mniej przyjazny dla wszystkich. Szczególnie ta pierwsza godzina zaparkowania w wysokości prawie 4 zł, no to już rodzi ogólne obruszenie, bo wiemy, jak trudno utrzymać się lokalnym sklepom na rynku, jak muszą walczyć o byt. Mamy do czynienia z pewnym kalejdoskopem. W zasadzie co kilka miesięcy zmieniają się sklepy, zmienia się układ handlowy. Mamy wiele w dalszym ciągu pustostanów, co prawda po stronie prywatnej, ale są. Są pustostany na Starówce, w dalszym ciągu są, jeżeli ktoś weźmie dotację, rok się utrzyma, później zamyka, rezygnuje. To jest też związane z brakiem miejsc parkowania na Starówce, o co miasto w ogóle nie zadbało. Mamy szereg nieużytków, z którymi dzisiaj walczymy, nawet terenów niesprzedanych, chociażby teren poszpitalny, gdzie można by było stworzyć pewien areał do takiego bezpłatnego parkowania. Nie mówię już o daleko idącym porozumieniu z właścicielami prywatnych gruntów, nawet przy Rybackiej, dawniejsze Hydrowakum. Tam też można by było po pewnym może uzgodnieniu, a nawet po wykupie tego gruntu, po odkupie od tego właściciela, można było stworzyć jakieś dodatkowe miejsca parkowania. Miasto nieprzyjazne. Kolega podał przykład, złoty 60 za pierwszą godzinę, pewnie w Sopocie też dużo taniej. To zupełnie inaczej stwarza zupełnie inne relacje. Kara w wysokości prawie ćwierć tysiąca złotych, to uważam, że jest mega karą. Za zapomnienie można bardzo słono zapłacić. Za niezapłacenie. Ja rozumiem, ale to jest dotkliwa. Dlatego ten poziom dość wysoki albo najwyższy jest formą odstraszenia też ludzi, którzy zaniechają płatności. Być może nie jest to zielone światło dla osób przyjeżdżających do Grudziądza. Dlatego tak jak mówię, szczególnie ta pierwsza godzina powinna zupełnie inaczej wyglądać. Tutaj bardzo restrykcyjnie, bardzo dotkliwie i będzie dużym uszczerbkiem dla lokalnego handlu, bo przecież zależy nam na tym, aby samochody w centrum miasta przede wszystkim dużo się zmieniały, nie stały zbyt długo, nie blokowały miejsc, bo na tym głównie zależy nam, aby szereg mieszkańców miała dostęp do centrum, nie tylko w zakresie załatwienia spraw, ale głównie w celach handlowych, wypoczynku i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Andrzej Wiśniewski. Nie, to jest katastrofa. Ogromnym wrażeniem tego, jakie dobrodziejstwem dla mieszkańców Grudziądza są podwyżki, prawda? No to naprawdę jestem pod wrażeniem. Mówimy o deficycie miejsc parkingowych. No przecież, proszę Państwa, w ostatnich miesiącach tak zreorganizowaliśmy ruch na Starówce, że wycięliśmy całe mnóstwo
miejsc parkingowych, które w różnych miejscach się znajdowały, gdzie nie można parkować i my mówimy teraz o tym, że tych miejsc parkingowych brakuje. Pan dziwi się, że rzeczywiście tylko ćwierć, no czemu nie 1000? Ale uważam, że opłata 260 zł jest horrendalną karą i martwię się głównie o turystów, którzy przyjadą i niezorientowani w niuansach naszej strefy zapłacą taką karę, ale to może później. Natomiast wszystkim, którzy zagłosują za tą uchwałą, życzę, żeby w najbliższym czasie mogli wesprzeć miasto dobrowolną wpłatą, więc proponuję, że jak tylko się pierwszy raz spóźnicie i nie wrócicie do auta, kiedy upłynie czas parkowania, to życzę, żeby każdy z was miał możliwość zasilenia miejskiej kasy właśnie kwotą 260 zł. Naprawdę miasto na tym bardzo skorzysta. Dziękuję. Publiczność jakaś mała. Czy państwo radni mają jeszcze pytania do projektu tejże uchwały? Nie widzę, w związku z powyższym, tak? Proszę o głosowanie. Jesteśmy w punkcie 8, czyli uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie, sposobu ich pobierania.